Historia Zambrowa nierozerwalnie związana jest z wojskiem oraz z 71. Pułkiem Piechoty, który stacjonował w mieście w latach 1926-1939 i stanowił integralną część miasta. 26 wrzesień od 1930 roku to był dzień, w którym 71. Pułk Piechoty obchodził swoje święto, bo do 30 roku obchodził to 26 maja, tak zostało to po prostu określone. Dzisiaj się spotykamy tutaj, żeby oddać cześć oczywiście żołnierzom 71. Pułku Piechoty. Pułk został sformowany w ramach Armii Polskiej we Francji jako 20. Pułk Strzelców Polskich. 6 września 1919 roku został przemianowany na 144. Pułk Strzelców i bronił wschodniej granicy odrodzonej Polski. Pułk z początkiem września 1926 roku przeniesiony został z Komorowa koło Ostrowi Mazowieckiej do Zambrowa, gdzie stacjonował do wybuchu II wojny światowej. Była to jednostka, która zasłużyła się zarówno w okresie walk o niepodległość, jak i w czasie II wojny światowej, która kiedy walczyła właśnie tutaj na naszej ziemi, broniąc przed niemiecką nawałą. W związku z czym jak najbardziej zasługuje także na upamiętnienie. Zresztą trzeba tutaj podkreślić to, że w dziejach Zambrowa wojsko odegrało w ogóle bardzo ważną rolę, bo to jest jedna z jednostek, które funkcjonowały, a przecież było ich o wiele więcej. Natomiast ten 71. Pułk był taką jednostką zambrowską, ale trzeba tu wymienić chociażby jeszcze dwie szkoły podchorążych rezerwy, które tu działały. Szkoły podchorążych rezerwy artylerii, szkoły podchorążych rezerwy piechoty. W związku z czym zawsze było tak, że Zambrów stał wojskiem, a gdyby jeszcze chciało ją się jeszcze dołożyć, to przecież także 41. Pułk Piechoty, który stacjonował w Suwałkach, był formowany właśnie tu w Zambrowie. A więc w dzieje Zambrowa wojsko jest pisane bardzo mocno i dlatego jest istotne, żeby to przypominać, żeby to upamiętnić, żeby było to ważnym elementem w takiej tożsamości miasta. Z okazji setnej rocznicy nadania nazwy 71. Pułkowi Piechoty w Zambrowie powołany został Społeczny Komitet Obchodów tej rocznicy. 100 lat temu nastąpiła ostatnia reorganizacja pułku i przyznanie nazwy 70. Pułku Piechoty. Ponieważ 26 września był to dzień święta pułkowego i ten dzień w tym roku wypadł w niedzielę, zawiązał się społeczny komitet, żeby uhonorować żołnierzy 71. Pułku poprzez ufundowanie tablicy. Ta tablica powstała, ona będzie dzisiaj odsłonięta i poświęcona w kościele parafialnym, który przed wojną był kościołem, pełnił funkcję kościoła zarówno pułkowego, jak i garnizonowego. I to wszystko właśnie zostało zaplanowane, że jeżeli mamy uczcić, to żebyśmy to uczcili w dniu święta pułkowego, czyli 26 września. Stąd ta data tej uroczystości, stąd jesteśmy tutaj i pamiętamy o bohaterach, pamiętamy o pułku, który walczył przede wszystkim w wojnie polsko-bolszewickiej w 20 roku, który zasłużył się dużym wkładem, oswobodził Mławę, który później podjął walki, trudne walki w kampanii wrześniowej. No i chcemy oddać żołnierzom po prostu, tak uważamy, należny im hołd. Parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy Zambrowa spotkali się pod pomnikiem Powstania Styczniowego na Placu Sikorskiego, w miejscu, które łączy i ma jeden przekaz historyczny. To nakaz pamięci o żołnierzach 71. Pułku Piechoty oraz wszystkich żołnierzy września 1939 roku. Proszę Państwa, dla mnie uroczystość jest i szczególna, i szalenie ważna, bo ja od wielu lat walczyłem i starałem się o to, żeby upamiętnić, że tu było wojsko, że walczyli jako bohaterowie, że polegli. Oczywiście trzeba do tego dołożyć okres 45 lat PRL-u, który niszczył wszelkie ślady po bohaterstwie naszych żołnierzy. Mam na to dokumenty, więc mogę tak śmiało mówić. Natomiast ja cały czas zbierałem dokumenty i w związku z tym w pewnym momencie, jak znalazłem już czas, mogłem zacząć pisać kolejne książki o Zambrowie i przywracać świadomość. Przecież trzeba powiedzieć prawdę, ja to wielokrotnie mówiłem. Tu w Zambrowie w latach 60., 70. nikt nie wiedział, że była bitwa o Zambrów. Ja zresztą też nie, bo to było tak starannie ukrywane przez PRL. Ale po zebraniu książek, po zebraniu dokumentów okazało się, że
To była, w tej chwili wiemy, że to była jedna z najcięższych bitew na całym odcinku grupy operacyjnej Narew. No, takie były czasy, ale ojciec mój według całej literatury wojskowej polskiej poległ na rynku w Zambrowie. Okazało się po latach, że to nie było ściśle prawdą, dlatego że Niemcy zawiadomili mamę w końcu 1939 roku, że kapitan Władysław Dąbrowski zmarł z ran, miejsce nieustalone. Ale jako dokument przysłali obrączkę ojca złotą, więc nie było żadnej wątpliwości. Nic nie można było się dowiedzieć. Później okazało się, teraz dzięki Bogu, że 4 lata temu znaleźliśmy grób ojca, została ekshumacja, potwierdzenie w 100%. I dziś wiemy, że ojciec jako ciężko ranny został na placu boju i wycofał się, znaczy znaleźli go niemieccy sanitariusze i zabrali do szpitala polowego, gdzie zmarł. List przesłany od marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytał poseł Jarosław Zieliński. Natomiast radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski zwrócił się do zebranych w imieniu wicemarszałka Marka Olbrysia. Szanowni Państwo, z uznaniem i satysfakcją przyjmuję uhonorowanie tradycji 71. Pułku Piechoty, który w latach II Rzeczpospolitej stacjonował w Zambrowie w znaczący sposób, wpływając na życie miasta i jego mieszkańców. Oficerowie i żołnierze tej jednostki byli inicjatorami wielu ważnych przedsięwzięć skierowanych do społeczności Zambrowa. Szczególnie cenne były działania w sferze patriotycznej, przyczyniające się do wzajemnej integracji środowiska wojskowego i cywilnego. Wielką manifestacją mocnych związków mieszkańców miasta z 71. Pułkiem Piechoty był liczny udział społeczeństwa Zambrowa w uroczystości odsłonięcia ufundowanego przez jednostkę pomnika poświęconego poległym powstańcom styczniowym. Dużym uznaniem cieszyła się również praca pułkowej kadry nad przygotowaniem młodych obywateli do służby wojskowej. Dla młodzieży oferowano także uczestnictwo w wielu organizowanych na terenie jednostki zawodach sportowych. Te wszystkie działania sprawiły, że 71. Pułk Piechoty był niezwykle zżyty z Zambrowem. Cieszę się, że dzisiejsza uroczystość w znakomity sposób o tym przypomina. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój trud w jego organizację. Życzę udanego i godnego przeprowadzenia tego ważnego, patriotycznego wydarzenia. Z wyrazami szacunku Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Dziękuję. W Zambrowie uhonorowano tych, którzy służyli Polsce. Złożono kwiaty, a po odczytaniu apelu Oręża Polskiego oddano salwę honorową. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicą Kościuszki do kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Świątynia przed wojną pełniła funkcję zarówno kościoła garnizonowego, jak i pułkowego. W trakcie mszy została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica 71. Pułku Piechoty, na której widnieje napis 1921-2021 Bóg, honor, ojczyzna. W hołdzie żołnierzom 71. Pułku Piechoty stacjonującego w Zambrowie w latach 1926-1939, którego szlak bojowy we wrześniu 1939 roku wiódł przez Myszyniec, Wiznę, Jakać, Zamrów i Andrzejewo. Tablica w całości sfinansowana została przez Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Białymstoku.